Witam serdecznie Państwa. Jeśli Państwo jesteście z tymi, którzy patrząc na to, co się dzieje na świecie, zastanawiają się, czy przypadkiem nie stoicie przed jakimiś ważnymi wyborami. Jeżeli patrząc na to, co się dzieje w szkołach, zastanawiacie się, czy na przykład dzieci nie puścić w tryb nauczania domowego, ale nie wiecie, jak to zrobić. Zastanawiacie się, czy patrząc na to, co robią lekarze, czy nie powinniście się jakoś inaczej leczyć, żeby się uniezależnić od służby zdrowia. Jeżeli te wszystkie pytania są w waszych głowach, to ja mam dla państwa dwie wiadomości. Pierwsza wiadomość to jest taka, i to jest wiadomość niestety zła, że jeżeli analizujemy te wszystkie procesy, to co się dzieje na świecie, to mamy do czynienia z niesamowicie złożoną siatką zależności, współzależności, która na dodatek ma niesamowicie głębokie źródła historyczne, edukacyjne, naukowe. Po prostu to jest jeden wielki, zawiły węzeł gordyjski. I to jest ta zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że ja te same problemy miałem i sam próbowałem na nie wszystkie odpowiedzieć. I napisałem książkę, Nieobliczalny eksperyment, która stara się wyjaśnić, wytłumaczyć to, co się dzieje na tym świecie, jakie są te relacje, skąd to wszystko się wzięło, i kto od kogo zależy i dlaczego, i jakie jest nasze miejsce w tym całym świecie. I to, co jest ważne w tej książce, oczywiście jedna książka nie wyjaśni wszystkiego, nie wyjaśni całego świata, oczywiście, tylko że ja oprócz tego umieściłem 600 przypisów, czyli na każdej stronie macie Państwo przypisy do źródeł, na których się opierałem. Jeżeli ktoś kupi w wersji elektronicznej, to po prostu jednym kliknięciem od razu jest w tym źródle, z którego korzystałem, i możecie bezkarnie rozszerzać swoją wiedzę, czyli zaczynacie od tej książki, a potem wchodzicie coraz głębiej w te dziedziny, które Was interesują. W związku z tym myślę, że to jest rozwiązanie i myślę, że już od tego momentu nie będziecie patrzeć Państwo na świat w ten sposób, jak to robicie w tej chwili, tylko będziecie rozumieć bardziej, co się dzieje i jak się w tej sytuacji zachowywać. Pozdrawiam serdecznie. Ryszard Stocki, autor.